Stanowisko miasta w sprawie pływalni Aquavit nie ulega zmianie. Rzeczywiście w przestrzeni publicznej cały czas toczy się jakby dyskusja na temat, co dalej z Aquavitem. No moje zdanie jest jednoznaczne, że no nie będziemy przekazywać środków finansowych do prywatnego podmiotu, który mógł w perspektywie wielu, wielu lat inwestować zarobione pieniądze. Cały czas mówię, że rzeczywiście z wielkim smutkiem można poczytać historię w ogóle tej dzikiej prywatyzacji, ponieważ no, powiedzmy sobie szczerze, no, praktycznie można było powiedzieć, że za darmo ktoś przejął cały zakład i obiekty sportowe, ale to już jest historia, natomiast no, nie możemy po prostu przejmować obiektu, gdzie nie mamy żadnych podstawowych danych, żadnych konkretnych bilansów, żadnych konkretnych informacji o stanie technicznym tego obiektu, o ilości osób zatrudnionych. No, to są właściwie suche pisma ze strony pana prezesa Biechowiaka, które jednoznacznie mi mówią, podpowiadają, że no nie będziemy co roku wydawać prawie 2 miliony złotych na to, żeby mieszkańcy nie tylko miasta, ale regionu korzystali z tego basenu. Zorganizowałem spotkanie w moim gabinecie w trakcie urlopu. No niestety ani pan Ślak, z którym rozmawiałem telefonicznie, ani pani Guzowata nie pokusili się o przyjazd do Leszna. Jeżeli te dwie strony, a mówimy o właścicielach, nie chcą na ten temat rozmawiać, no to przepraszam bardzo, jednoznacznie pokazują mi, mieszkańcom Leszna, że lekceważą ten problem, a korespondencja, jaką otrzymujemy do Urzędu Miasta, jest korespondencją bardzo taką jałową, że tak powiem, ona nie odzwierciedla całej tej sytuacji. Ale jak wiemy doskonale, poprzez Aquavit korzystają, w tym też moje dziecko, z MCS-ów, gdzie co miesiąc oczywiście ja płacę prawie 100 zł, natomiast no, my jako miasto poprzez klub sportowy dofinansowujemy, że dzieci uczniowie klas 1-3 po prostu są dowożone do Aquavitu. I tu nad tym się mocno zastanawialiśmy i oddałbym głos dyrektorowi, który by powiedział, bo jest luka, jest możliwość, że te MCS-y będą nadal funkcjonowały, ale już na basenie miejskim. Tak? I tu bym chciał, Grzegorzu, żebyś powiedział kilka słów, ponieważ szukamy różnych rozwiązań, tak żeby korzystać z tej bardzo ciekawej oferty. Bo ja mogę powiedzieć na przykładzie mojego syna, naprawdę dwa razy w tygodniu wyjazd na basen, to właściwie 2 godziny go nie ma w szkole, ale to jest taka fajna frajda, nie tylko dla chłopaka, ale także na zwiększenie tej aktywności sportowej, co jest bardzo ważne. Postaraliśmy się tak przygotować się do nowego roku szkolnego, ażeby wygospodarować miejsce, ale także nauczycieli do prowadzenia zajęć z nauki pływania klas 1-3 popularnych na Aquavicie MCS-ów. Na daną chwilę setka dzieci bez problemu ma miejsce, są nauczyciele do prowadzenia zajęć na naszym obiekcie. Będą to bardziej zajęcia już popołudniowe, gdyż wychodzimy z założenia, że tak jak było to robione w poprzednich latach, my prowadziliśmy swego rodzaju szkółki pływackie, wtedy dla klas drugich i trzecich. Teraz będą to oczywiście klasy 1-3, mamy doświadczenie, będą to godziny raczej popołudniowe, tak żeby rodzice będą sami doprowadzać i odbierać dzieci z basenu. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Zabezpieczyliśmy także miejsce na basenie dla klubu 64 Stoleszno z Agnieszką Jerzy, która wiemy, że trenowała do tej pory też na Aquavicie, oraz zabezpieczyliśmy także 4 razy w tygodniu po 1,5 godziny dla pływania synchronicznego. Więc mamy jeszcze wolne miejsca, jeżeli chodzi o dodatkowe godziny. Kwestia teraz podjęcia ostatecznych decyzji po stronie, czy to pływalnia Aquavit. My jesteśmy gotowi do przejęcia tych grup. W kwestii tego, co się stało, no, będziemy też po prostu no, no, wybierać i proponować no, mieszkańcom Leszna. No, no, to jest bardzo radykalne działanie, no, ale basen miejski. Na pewno nie wszyscy chętni będą mogli z tego skorzystać, no, ale znaleźliśmy tą lukę i chcemy to kontynuować.
Co do losów, to jest tak, co do losów, a tak naprawdę akwawit jeszcze w konsekwencji tych działań prezesa spółki, bo jeżeli na przykład otrzymaliśmy petycję podpisaną przez mieszkańców Góry Śląskiej, Schowy, oczywiście miasta Leszna, Garzyna, no to powiedzmy sobie szczerze, że nie mogą zrobić działać w ten oto sposób, że niech sobie to prezydent załatwi, tak? No jeżeli jest to basen subregionalny, no to przepraszam bardzo, porozmawiajmy z wójtami, burmistrzami, porozmawiajmy z panem starostą, tak? A być może także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. No po prostu najłatwiej napisać do prezydenta i powiedzieć sobie, proszę to załatwić. No basen jest użytkowany przez wielu mieszkańców naszego powiatu leszczyńskiego i uważam, że ten problem dotyczy nie tylko miasta Leszna, dotyczy także szerszej grupy wójtów, burmistrzów, a także starosty leszczyńskiego. Nie zajmują oni żadnego stanowiska, no bo żadna korespondencja ze strony tej spółki do nich nie wpłynęła, ale tak naprawdę moim zdaniem ścieżka się wyczerpała, co nie oznacza, że nie zamykam drzwi do gabinetu i zawsze mówię, że możemy dyskutować i rozmawiać, ale rzucenie takich kwot milion złotych, dlaczego milion? No może 999 tysięcy, a może więcej, no to jest przykre. I szczerze mówiąc, wiem tylko jedno, ponieważ rozmawiałem też, Państwu powiem takie kuluary, rozmawiałem telefonicznie z panem Ślakiem. No rozmowa trwała, można powiedzieć, kilkanaście sekund, no bo ja pytam się, czy jest w stanie ze mną porozmawiać na ten temat, a z drugiej strony słyszę, ja płacę podatki, no to wie pan, no to skończmy tą rozmowę, bo widać, że w ogóle kompletnie nie jest zainteresowany nawet dyskusją, także rozmowa trwała naprawdę kilkanaście sekund i uważam, że no, też druga strona w ogóle kompletnie nie jest zainteresowana. A to, że spór prawny pomiędzy dwoma podmiotami, to doskonale o tym wiemy, bo takie przekazy otrzymaliśmy od pana Biechowiaka. Po prezentacji takiego stanowiska los pływalni Akwawit wydaje się być przesądzony. Od 1 października obiekt zostanie najprawdopodobniej zamknięty, a historia pokaże, czy strony rzeczywiście zrobiły wszystko, aby obiekt utrzymać.